It's Rewind Time. Witam was wszystkich, z tej strony oczywiście Czechu i witam was w grze, która nazywa się What's Remind of Edith Finch. Ja jestem Ted od Rewinda, jak coś właśnie. A dzisiaj gramy w tą grę. Oczywiście musiałem przestawić pół pokoju, żeby móc zmontować tą serię, żeby ona była montowana w bardzo fajnej jakości. Pierwszy raz nie włączyłem kamery przed chwilą. Wcześniej nagrywałem 20 minut gameplayu bez nagrywania gameplayu. Zresztą możecie zobaczyć miny, ja wam to puszczę w tym momencie. Nie, sam jeszcze nie wiem, jak to wyglądało, ale zobaczcie, jak się zorientowałem, jak się nie nagrywa. Muszę też patrzeć sobie. O kurwa, nie wierzę. No, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Są dwie ścieżki tam w tej grze, którymi można pójść. Jedną poszedłem, drugą oczywiście nie, bo tam jest taki wybór. Więc teraz po prostu przejdziemy tą inną ścieżką. Jeżeli nie wiecie, co to jest za gra, to niczym się nie martwcie. Ja też nie wiem, ale wiem, że leci fajna muzyczka na sam początek. I też wiem, że jest cholernie głośno. Chociaż teraz tylko ta muzyczka ogólnie gra. Ja też jestem głośno, widzę. To jest ta gra, słuchajcie. Jest ładna. Jest naprawdę ładna. Wybaczcie za brak tak zwanego pędzla. Czy za ogólne dzisiejszego dnia nieogarnięcie. Ale po prostu, choć planuję usunąć większość filmów i nie zajmować się grami, to tą grę najzwyczajniej w świecie musimy ograć. Wiele rzeczy wydaje ci się nie mieć większego sensu, przepraszam za to. Zacznę więc od początku. Mieszkałam tu, aż skończyłam 11. No i tutaj niestety nie możemy do końca doczytać. Oczywiście wy możecie sobie. But it looked like I wasn't the first person to hop it. Hobbit. Ja się muszę tu wygodnie rozsiąść. Jeszcze zrobimy sobie tak, bo cyk. Jak w filmach. Tu. Żeby była ładniejsza jakość, przybliżymy sobie. Nie. Kamerkę troszeczkę na kamerce, a nie później w postprodukcji, bo to różnie. Okej, właśnie, bo ja tego nie odkryłem na samym początku. Generalnie strasznie dużo. Może troszeczkę o samej grze. W grze chodzimy, na razie to odkryłem. Chodzimy, czytamy, przeglądamy. Jak grałem na samym początku, to chyba. To autentycznie przeszły mnie przez te 20 minut. Cały czas mam ciarę, jak gram w tą grę. Czy ta gra jest horrorem? Nie wiem. Czy ta gra jest przygodówką? Nie wiem. Odpaliłem tą grę. Gra jest dostępna za darmo. Była. Na Epic Games. Prawdopodobnie niestety była, kiedy już zmontuję i wam to wrzucę. Open immediately. No, zamknij. Też jest taki ważny. Nie byłem tu od pogrzebu brata. Też jest ważnych rzeczy. Gra jest dość krótka. Oczywiście gramy na ustawieniach ultra, jak tylko się da. Gra jest dość krótka. Ja muszę też monitorować, czy wszystko się aby na pewno nagrywa. Moja matka zostawiła mi wraz z testamentem klucz, nie wyjaśniła, co otwiera. Jest krótka, więc prawdopodobnie pojawią się około 3-4-5 odcinków maksymalnie z tej gry. Więc jest to. No, każdy może sobie
zobaczyć tą grę i nie poświęcać na nią 30 godzin, jeżeli nie ma czasu. To jest pierwsza ścieżka, którą wybrałem ja tylko postaram wam się ją pokazać. Generalnie tam za tą skałą tam jest jeleń, który nas wystrachajłał, przynajmniej mnie. Możecie sobie zobaczyć na innym gameplayu. Ciary mnie przeszły, bo sobie tak patrzyłem po ziemi, na chillku, patrzę tu. Jeleń. Tak było. Mam nadzieję, że... A nie, ta kamera jest... Ta kamerka daje radę. Co to jest? Kamień. Gra jest dość mroczna. I nie wiem z jakiego powodu po prostu... Even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Że choć prawdopodobnie horror to nie jest, a trzymam za to bardzo mocno kciuki. Dzięki tej muzyce i otoczeniu, jakie ta gra nam pokazuje, tworzy niesamowity klimat. As if they're about to say something, but never do. Dlatego też ja staram się. To jest właśnie ten jeleń. Tego klimatu jak najbardziej przypasować. Gdzie wszędzie jest missing, missing, missing. Nie, mówiłem już, że w grze chodzi o to, że mamy jakby dowiedzieć się, dlaczego jesteśmy ostatnim z rodziny, który pozostał, przeżył. Coś takiego. Pozwolę sobie jeszcze. Bardziej niestety tej kamery na siebie nie mogę dać. Znaczy niestety, może to i lepiej nawet. Serio, nie chcę, żeby to był horror, bo ja się zesram przy tej piosence, przy tej muzyczce. Wracając, nie wiem, czy mówiłem, o co chodzi w tej grze. Dobra, cicho, chciałem coś powiedzieć, mordo. W tej grze mamy się dowiedzieć, dlaczego jesteśmy ostatnim członkiem tej rodziny. No mnie autentycznie ciary przechodzą, tak naprawdę. Ja się nie dziwię, że ta gra ma aż tak pozytywne opinie, że i na starcie nie czuję nic w tym momencie oprócz po prostu pleców, które mnie paraliżują mnie. Nie, to dziwne określenie. Tup, 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 tup. Mam nadzieję, że też mikrofon w połowie mi nie zgaśnie, bo ostatnio ma takie tendencje. W każdym razie, jakby się tak stało, to wybaczcie, będę musiał wstawić przez chwilę tutaj dźwięk z kamerki internetowej. Nie, z kamerki tej mojej. Ja już to czytałem, więc nie muszę aż tak się zatrzymywać. Ciekawy ten smok. Tam dalej nie możemy chyba bodajże przejść. No nie możemy. Jakiś metalowy smok w stawie. Tu jest, słuchajcie, nic. Chodźmy do domu. Chodźmy, moi drodzy, do domu. Poprzednio wszedłem. No ja się nie dziwię. Jak patrzę na ten dom, sram w majty jak ty, mordo. Sram w majty jak ty. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Lęk. No i tu, że tak powiem, zapowiada się dość nieciekawy. Nie wiem, jestem straszna dupa, jeśli o to chodzi. Ja się boję wszystkiego. Poprzednio do domu udało nam się wejść. Jakie bale tu podtrzymują ten dom. Z boku. Proszę nie strzelać za oknem tutaj. Z boku udało nam się wejść. Teraz spróbujemy drzwiami. Zwolniliśmy. Frontowymi. Czyli nie tędy. Pozwólcie też, że ja się rozsiądę wygodnie.
Te tekstury, co się wczytują, są czasem dość dziwne. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Może tym, że mam na dysku wolniejszym. Tam, patrzcie. To też było straszne dla mnie. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Moi drodzy, właśnie o tym mówiłem. No mikrofon ma tendencję do wyłączania się niestety. Jest po prostu zepsuty. Ja go dałem do naprawy, ale najwidoczniej ktoś za dobrze nie wykonał swojej roboty. Tutaj mamy chlup chlup, jakie uśmiechnięta rodzinka. Te sprawy, światło jest odłączone. I tu dalej nie byliśmy. Pierwszy raz od... But instead of a family, they were just memories of one. Mam nadzieję, że te wspomnienia nagle nie wyjdą z twojej głowy i nie zaczną mnie napierdalać. Fajnie by było. Byłoby superaśnie. Dam sobie jeszcze trochę bliżej mikrofon. The table was still a wreck from the night we left. Zawsze jak ktoś jest na wózku, to musi mieć imię Eddie. Coś na E. Killing everyone but sparing the furniture. To my? A właśnie, ale mamy Bebzon, ty. Normalnie piwko chyba było pite w dużych ilościach. Bo to taki gładziutki Bebzon jest. A to mam nadzieję, że nie my. Pominam, gramy kobitom. Co ja chcę, ale twórcy gry dojebali dźwiękiem, no naprawdę. Tam chyba coś się buzuje, tam chyba szczupak duży. Ty, iPhone. Bierz iPhone'a, nie da się. Nie wiem, ktoś kto to zrobił jest popierdolony, przysięgam wam. Nie wiem, czy wy to słyszycie. Too much of it, like a smile with too many teeth. Że bez screamerów, jakby to już wystarczająco robi robotę. Ja przepraszam, że ja tak tylko mówię, zamiast skupić się mniej więcej na grze, ale po prostu nie potrafię z tym dźwiękiem. Nawet kominek na swoim... Ale telewizor jak nówka, ty. Co spieprzają te... Ale kominek ładny taki, stylowy. Generalnie czy my będziemy posiadali jakieś interakcje? Tam tupło. No nic no, czasem w życiu trzeba się wystraszyć. Lepiej gry. Ja opowiadałem jak wcześniej nagrywałem, że ja ogólnie się nie boję, ale jeśli chodzi o... Nie boję się ogólnie... A tu nie byliśmy tu. A tu coś było i tego nie klikłem. Że w grze może się stać wszystko. Nie wiemy. Może wyskoczyć ci zombie, może dostać screamera, może nic się nie dziać, ale może się dziać wszystko. A w życiu wiesz, że no nie wiem, zombie nie istnieje, tak? W tej grze. Great Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house.
Good fucking job. Ty. O. Edie told me once that every finch who ever lived is buried somewhere in the library. Co? Dobra, wypierdalaj stąd. Jezus Maria, ta gra jest nieprzewidywalna, nie podoba mi się to, naprawdę. Zamieszaniu tamtej ostatniej nocy. To nasza ostatnia noc. Ku wywuda i koks. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. O, tutaj Shisha była palona. Nie, też miałem takie lampy. Niby knot, niby się zapala, a jednak pali się długo. Co mam dalej zrobić? No pozytywka, pozytywka. No pozytywka to nie o to chyba. W bibliotece zostali pochowani nasi członkowie rodziny. Super informacja. Wiem, że nie. Wszystkie te... Ej, w ogóle te... Te same książki. Ciągle. A może nie? Może pogramy w... A to nie jest! To jest to do oddychania. Był ten filmik z tego chłopaka, co tam... Zabrał to i mówi: no, zajebałem dziadkowi, on już tak prawie nie żyje, więc mu... Ale się wczuwasz w ten klimat. Wkurzają mnie te tekstury, co się tak migają. A może herbatki mogę sobie zrobić? Chyba nie mogę. O, tu coś mamy. Czy w ogóle gra ma jakiś cel i docelowy, gdzie musimy się dostać? Teoretycznie ma, bo mamy jakiś klucz. Eddie, Edith, Dawn, Louis. To jesteśmy my, chyba. O, to jest... Panie. Zastanawiam się, czy czegoś nie ominęliśmy. Mam tą magię montażu jak coś, więc to jest super. Słuchajcie, tu zakończymy pierwszy odcinek z gry o dźwięcznym tytule, którego nie potrafię zapamiętać, a poza tym jest zbyt długi. Tu w ogóle macie jakieś drzewko rodzinne bodajże. Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję i widzimy się w kolejnym, mam nadzieję, że równie klimat... Oj, przepraszam najmocniej. Również klimatycznym odcinku co ten. Do zobaczenia, miłego dnia, miłej nocy. Trzymajcie się. Widzimy się jutro o godzinie 16. Pa, pa. Klimat. Oj, przepraszam najmocniej.